was w kolejnym odcinku z MTA Daisy. Od razu mówię, że to jest kolejna jakby reklama serwera. Wiem, głupotę robię, nagrywając kolejną reklamę polskiego serwera. Ale zobaczymy, jaki będzie tego finalny efekt, jak to wrzucę, ile osób będzie grało. Jeżeli będzie podobnie jak zawsze, czyli dużo osób, to zawsze z tego będą następne materiały. Ale tak jak mówię, jak to się nie uda, jeżeli nie będzie więcej niż na przykład 10 osób, no to ludzie pewnie stwierdzą, że ten serwer nie będzie godny w ogóle uznania, zagrania i pozytywnej opinii. No to po prostu stwierdzę koniec tych polskich serwerów i przejdę od razu do po prostu tych ruskich serwerów typu Topka. Zresztą wrzucałem z Topki, jak dobrze pamiętacie, z jakieś 7-8 miesięcy temu. Z Topki mi się zdarzało nagrywać i tam było zawsze najlepiej, więc nie wiem, czy to się tak nie stanie i nie... Po prostu nie uznam tego, że ten będzie serwer po prostu najbardziej stosowny do rozgrywania. Tu mam pistolet i 15 amunicji, więc no postrzelam, jeżeli będzie do czego strzelać. Tu trochę zapasów jedzenia i picia. Tak, ekwipunek tak wygląda. No można powiedzieć, że to jest wzięte z Standalona, że to mogło być też wzięte z innego serwera, ale ja mogę widzieć różnicę. Inni, którzy są pewnie bardziej doświadczeni w MTA, stwierdzą, że nie widać różnicy, no ale każdy widzi co innego, więc no nie można tutaj mówić, że ten, który lepiej więcej widział, od razu może stwierdzić, że jest to kupa, ale jak każdy się przekona, to będzie potem wiedział, czy tu się opłaci, czy to jest zbędna strata czasu. Tej, bo mi tu podejdzie koleś. O, zombiak zniknął. Okej, taki trochę nienormalny efekt, ale to administrator powinien też wziąć pod uwagę, jak mu się oczywiście to uda, żeby te zombiaki nie znikały. Co do ich chodu, to raczej nie ma nic, żadnych zastrzeżeń. One bugować się i tak będą w taki sposób. Chyba, że coś dodacie, jakiegoś skryptu do przeskakiwania przeszkód dla tych NPC-tów, zombiaków w tym wypadku. W ogóle sama administracja, z którą się kontaktowałem, już robiła wcześniej serwery też z MTA. Ale to powiem wam, że one tam wyglądały może nieco lepiej, no bo pewnie włożyli w to trochę roboty, zmarnowanych godzin, dni, może i tygodni. Ale to jakoś wyglądało i nawet mogło dobrze prosperować w przypadku Party Gaming, jeżeli ktoś może pamiętać taką nazwę serwera jak Party Gaming. Jeżeli tak, to dobrze sobie możecie przypomnieć, że tam to wszystko działało, no ale kiedyś musiał też ten serwer upaść. Wódka do zmniejszenia bólu. W ogóle do każdego itemu jest przypisany opis, ile zawiera na przykład kalorii dane żarcie czy napój. Takie może niby pierdoła, ale zawsze dobra rzecz. Interfejs na razie jest taki niedociągnięty jeszcze, ale administracja na pewno znajdzie na to sposób. Kurde, ile amunicji do tej... Co? Już? Już, kurczę. No i tak jak mówię, administracja, musicie popracować nad tymi błędami co do właśnie tych zombiaków. Bo to widać całą gębą, że no nie wygląda to najlepiej. Aha, fajnie. Czyli specjalnie musiałem to przez chwilę ściągnąć. Środki przeciwbólowe w ogóle by się przydały, bo jak mi coś przywali,
No, to będę miał problem. O, tutaj znowu mamy naszą wersję tych, no, PDW. Ciekawe, co więcej damage'a za pistolet zadaje, większy damage, ale nie jest aż tak szybko strzelny. No nie wiem, jak znajdę jakiś... Oj, nacisnąłem zły przycisk, wybaczcie. Jak znajdę lepszy plecak, większy, to wezmę wtedy takiego itema. Chciałem nagrać w ogóle materiał z ekipą. No niestety każdy uciekał do innego serwera, bo na razie mają różne odczucia. Takie obojętne, albo takie nieco uznające, że no, ten serwer to może być i niewypał. Będzie niewypałem, jeżeli tych osób nie będzie sporo na tym serwerze i jeżeli wszyscy będą uważać, że to będzie strata czasu, ale szkoda by też nie doceniać tego wkładu pracy, no bo na pewno nie robią tego na odwalsie, tak przynajmniej myślę. Tak, te zombiaki, no po prostu aż palce lizać. Kurde, wyjdź z tego motorka. Ale sama postać wygląda dokładnie tak samo, jest identycznie odzwierciedlona do Daisy Standalona, tak przynajmniej myślę. A jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. I tak jak mówię, w ostateczności nagrywam to, w ostateczności, jeżeli by się tu nie udało, no to po prostu od razu przechodzę na Ruska i wtedy nie będę już, może nie będę już wtedy pytał o, nie będę wtedy pytany o jakieś propozycje kolejnych serwerów polskich. Po prostu od razu gram na tych ruskich, czyli to można otworzyć siekiery. O, to można w sumie otworzyć, przyda się. Latarynkę wezmę, bateryjkę też, ale nie wygląda to wszystko tak źle, jakby to mogło wyglądać w rzeczywistości. Nie klatkuje, czyli tak myślę. Stałe klatki są, więc wszystko dobrze. To chodzi. Tak, spojrzę w górę, aby w komentarzach. O, szklanka! Kurde! Aż mi się pić zachciało. Z wrażenia, jak usłyszałem szklanka. Tyle, że ja w butelce piję, a nie w szklance. Ale to taki mniejszy szczegół. W ogóle znowu jest taka sytuacja, że rzuciłem MTA po 6 miesiącach i przez miesiąc go nie było. No ale nie zrozumcie mnie źle. Administrator, który zajmował się tym serwerem, no po prostu szybko stracił zapał i czas, a mogłem się tego w sumie też spodziewać, mimo tego nagrałem. Miałem niby usunąć tę reklamę, ale co by mi to dało, że go zostawiłem, po prostu zostawiłem. Apteczka. No i teraz coś bym musiał wywalić. Dosłownie wywalić. Czekaj. Czyli zrobimy taki myk. Już to powinno się otworzyć. On to jest dziwne, dobra. A to jak mam to zrobić? O cholera. Co tu się dzieje? Czekaj, ja bym to powybijał. Cholerę z nimi. Kurde. Wol mi stąd. Dobra. Zabite. Zobaczymy co one. O, mają amunicję specjalnie do tej broni. Jest git. I to mi się podoba. Czekaj. No chciałbym zjeść, ale muszę tylko sprawdzić. Dobra. Aha, i zostaje zawsze po napoju pusta puszka, więc należy ją wywalić.
bo jak widać ona się nie będzie przydawać. Co to jest Magnum? A to pewnie amunicja do Magnuma. No ale szczerze nie będzie mi się w ogóle opłacało tego robić. Tutaj zombiak bez przedmiotów. Jakby się jeszcze dało powiększyć, nie wiem, coś muszę wywalić. No i chyba zrobię to, że mapę w dupie. Tutaj co to mamy? Węgiel leczniczy. O, fajnie. Tetracyklina. Ibuprofen. Fajnie, to są różne typy leków. I to jest bardzo dobre, bo tego jeszcze mogłem nie widzieć na żadnym MTA. Ale dobra, my sobie weźmiemy apteczkę na wszelki wypadek, jakby nam groziło jakieś niebezpieczeństwo typu krwawienie. Tutaj nie wiem, na co są te punkty GP. Ja szczerze mówiąc, bym je pousuwał. Ale zresztą administrator mi mówił, że mogą wrzucić opcję po prostu ulepszania umiejętności po prostu dla postaci, którą po prostu się nią rozgrywa. I nie wiem, czy to w ogóle wejdzie w życie tego serwera, ale jakby się udało, no to z miłą chęcią przyjąłbym do wiadomości. Wtedy to mogłoby ciekawiej wyglądać. Tutaj mamy maskę. Maska Hoxtona z Paydaya. Nie przyda mi się. Ale nie wiem, czemu są takie rzeczy na przykład z innych gier jak Payday. No ale jeżeli to ma być takie też urozmaicenie w ogóle koncepcji postaci, czemu nie? Mogłoby być własnego otworu. No ale jeżeli nie da się inaczej, to lepiej to zastąpić takimi maskami, na przykład tak jak było to z Paydaya. Nie wiem, w zależności jak wam się to spodoba, jak to przyjmiecie i czy w ogóle znajdziecie taką wewnętrzną ochotę tak oderwania się od tych wszystkich gier i zobaczyć ten serwer. Tak trochę przesadziłem, może nie od wszystkich gier, ale od takich gier, które gracie na co dzień i tutaj zobaczyć. No ale wasz wybór, oczywiście wasz wybór. Jak wam to nie będzie pasowało na porządku dziennym, trudno, ja to jakoś przeboleję. Najwyżej będziecie chcieli topkę. Nie wiem, decyzja też należy do was. Ja oczywiście nie muszę tutaj nagrywać dlatego, bo ja chcę, po prostu zobaczymy i jaka tutaj będzie stała wasza decyzja. I moment, bo tutaj widzę, że są amunicje do Blaze'a. A to je karabin, a karabinki mogą być dobre. A karabinki mogą być dobre. Tutaj mamy nawet czapka miejska. Mamy nawet chyba maskę, maseczka przed zagrożeniem biologicznym. No to powiem wam, że to mogłoby być całkiem przydatne. Zobaczymy tą maseczkę, czy ją można po prostu założyć i jak to w ogóle wygląda. I co do tej broni, to chętnie bym ją wywalił. Aha. Tak to działa jakoś, no, bardzo dziwnie. O, GPS przydałby mi się. Ale teraz musimy wywalić środki przeciwbólowe i wziąć GPS-a. Oj, ale na razie jest taki GPS. Mapa ma być przerobiona, z tego co słyszałem od administratorów. W opisie będziecie mieli link, no link, chciałem powiedzieć link do kanału, tylko po prostu IP serwera, czyli standardowo. O, nóż myśliwski. Zastanawiam się, czy go nie wziąć za topora, tylko jaki on zadaje damage, ten topór. Otwieracz. Tutaj mamy otwieracz, może takim otwieraczem otworzyłoby się. Łyżka fasoli zamknięta. No, na razie tak mogę wyglądać. Pistolet chcę założyć, bo jednak zostanę przy pistolecie. Jaki zombiak się tutaj do mnie doczepił. No i
headzika dostał i szczerze mówiąc lepiej mi się będzie z pistola nawalało. Ale dziwne, że tutaj się zombiaki nawzajem napieprzają. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym serwerze tak pokrótce, żeby was półgodzinnym materiałem nie zanudzić, tylko po prostu wiem, biegam po tym mieście LS, takie popularne miasto, równie dobrze mogło być LV, ale jako że padłem wcześniej przed nagraniem, tam miałem trochę lepsze itemy, ale co tam wywalone, padniesz, powstaniesz, no i kurde. I co, że straciłeś poprzednie itemy, odzyskasz nowe. I to tak zawsze było na każdym serwerze, chociaż niektórzy to nawet płakali, że o kurde, straciłem item, jestem taki słaby, nie powinienem w to grać. W zależności od tego, jak często w to grasz. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem przekazać, zanim skończę nagrywanie. Bo naprawdę długie to nie będzie. O, granat odłamkowy i chętnie bym to zamienił na przykład za maseczkę w tym wypadku. I tak zrobię, będziemy mieli granat. Zobaczymy jak on tutaj będzie działał. Mamy broń specjalną, czyli granat. Jest pistolet, granat. Wszystko mamy. Więc jakby taka gromadka zombiaków podeszła pod moje stopy, niech wiedzą, że marnie skończą, bo przecież wiadomo, że granat ich wszystkich w pizdu w powietrze wyniesie. Jeszcze parę ostatnich zdań mamy do powiedzenia, zanim tutaj zakończę nagrywanie tego materiału. Pierwsza sprawa to tak, ekipa, czyli to co zawsze. Tylko nie wiem, czy ta ekipa, którą mnie się uda ustalić, będzie tak dobra jak nigdy dotąd. Czy to będzie takie znowu strachy na lachy i przyjmę paru takich, których kojarzę, a okaże się tutaj, że ci wszyscy stwierdzą, że ten serwer nie będzie odpowiedni, że im coś nie będzie pasowało, że się zanudzą. Ale tak jak mówię, nad tym serwerem będą jeszcze, mam nadzieję, prowadzone kolejne modyfikacje. Więc nie odrzucam tego serwera do momentu, w którym nie popełnią takiego błędu, świadomego błędu, który może naprawdę zaważyć na dalszych losach w ogóle utrzymania tego serwera. Nie mówię, że pod względem finansowym, chociaż finanse mają to do siebie, że skoro będą płacić za bazy bez grup, to możliwe, że będą mieli z tego jakiś zysk, nie wiadomo na jak długo, ale tak jak mówię, jak jakieś błędy zostaną tak brutalnie popełnione, że ten serwer się po prostu zepsuje, to będzie po prostu ostatni serwer polski, na jakim nagrywam i po prostu więcej tego nie zrobię. Więc to jest taka jakby ostatnia, ostatni płatek nadziei, że może ten serwer jeszcze tutaj, no może nie zabłysnąć, ale przynajmniej w miarę zaistnieć albo gdzieś będzie słyszany. Chyba myślę, że już wyczerpałem dosadnie mogłem już wyczerpać temat. Myślę, że to już wystarczy, tak, po prostu pobiegałem, postrzelałem w te zombiaki, pokazałem jak wam, jak mniej więcej to wygląda, chyba mogę nawet pisnąć tym granatem, tylko się odsunę, jakaś konkretna odległość od tego zombiaka i zobaczymy jak ten granat mi tutaj się ogarnie. I pięknie, takim akcentem mogę tu zakończyć nagrywanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, a wręcz mogłem nawet zachęcić. Lista administratorów będzie w opisie, IP serwera, może nawet w adnotacji dodam, a resztę rzeczy, informacji też w opisie tam jeszcze dodam. To co po prostu mi jeszcze do głowy nie przyszło przy nagraniu, to dopiszę, po prostu tak będzie najlepiej. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że po tej reklamie będzie więcej osób niż zwykle. Bo tak to zawsze było 10-12 osób, a serwer jest 100-slotowy, tak? Od razu jeszcze zapomniałem dodać wcześniej, że 100 slotów. Nawet sporo, jak na taki serwer, ale przynajmniej, żeby z tych 30-40 osób grało, to by naprawdę było dobrze. Tylko jak tu się ten serwer utrzyma, nie wiem. Możecie nawet wyrazić potem opinię po wysłuchaniu komentowania mojego, czy faktycznie to jest kolejny pic na wodę z tym serwerem, czy może to jednak jest taki jedyny moment, w którym faktycznie ten polski serwer będzie takim jednym z takich nielicznych, które będą mogły się na dłużej podtrzymywać jako serwer, rzecz jasna. Dobra, co do ekip, to po prostu ogarnie się to prywatnie. Nie będę mówił teraz większych szczegółów co do tego. Żadnych rekrutacji nie prowadzę, tylko po prostu z tymi ludźmi, co nagrywałem poprzednie sezony, to po prostu będę nagrywał i to nie będzie już teraz na zasadzie sezonów, tylko po prostu jako no, zwyczajny materiał. No. Nie będę tego nawet numerował, po prostu to będzie jako materiał. Dobra, już teraz naprawdę mogłem powiedzieć z wytchnieniem, że kończę nagrywanie materiału. Dziękuję serdecznie. Piszcie w komentarzach swoje opinie, a jeżeli stwierdzicie, że to nie będzie dobry pomysł i że po miesiącu, tak, od wysłania tego materiału stwierdzę po miesiącu, czy ten serwer będzie po prostu mógł się nadawać do dalszej działalności. Okej, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam i piszcie komentarze. Przede wszystkim chcę zobaczyć komentarze, jak to się odniesie w przypadku innych osób, które będą chciały tutaj zobaczyć, przetestować serwer, na próbę pograć. Oczywiście aktualizacje będą na bieżąco przed administratorów wykonywane, bo tam ja mam z nimi kontakt, to oni mi tu wszystko instrukcje mi tutaj wprowadzają co do serwera, rzecz jasna. Okej, żegnam na razie do następnych materiałów. Myślę, że już tym razem i troszeczkę hałaśliwym gronie kilku osób i mam nadzieję, że ten serwer nie zawiedzie. Przede wszystkim nie zawiedzie. Do zobaczenia, na razie, yo!